Raków Częstochowa rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej. Na razie trenuje na swoich obiektach. W sobotę 20 stycznia wyleci na zgrupowanie do Turcji, gdzie rozegra 4 mecze kontrolne. Sporo dzieje się w temacie transferów. Do zespołu dołączyli bośniacki bramkarz Muhamed Sahinowicz, lewy wahadłowy Kenijczyk Eli Gotieno ze szwedzkiego AIK-u, młody ofensywny pomocnik Jakub Myszor z Krakowi, wysoki chorwacki stoper Matej Rodin, ostatnio występujący w drugiej lidze belgijskiej. Blisko wypożyczenia z węgierskiego Ferencvarosu jest 21-letni Węgier Peter Borat, grający na środku pomocy. Mówi się, że to nie koniec transferów pod Jasną Górą. Na wiosnę nie zobaczymy w Rakowie Dejana Soresku, który bliski jest odejścia do Ligi Tureckiej. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Sonnego Kittela, który może wrócić do Niemiec. W treningach uczestniczą powracający po kontuzjach Adrian Gryszkiewicz i Daniel Szolongowski. Do Turcji nie poleci Kamil Bestka, który leczy uraz. Milan Mudic jest po zabiegu, czeka go dłuższa przerwa. Ben Lederman i Janis Papanikolaou również przechodzą rehabilitację. Papa ma wrócić do gry pod koniec lutego, a Lederman pod koniec marca. Tymczasem Ivi Lopez ma pojawić się na obozie 27 stycznia. Trener Dawid Szwarka ma nadzieję, że Hiszpan będzie dostępny do gry jeszcze w tym sezonie. Mistrz Polski pierwszy mecz o punkty zagra 11 lutego na wyjeździe z Wartą Poznań. Medaliki mają 9 punktów straty do liderującego Śląska i jeden mecz zaległy.